Mamy następcę Pudziana. Polak najsilniejszym zawodnikiem u Arnolda Schwarzenegera. W ten i podobny sposób rozpisywało się wszystkie serwisy i gazety sportowe, kiedy to w marcu 2011 roku Mateusz Baron z Bytomia został w Kolumbus w stanie Ohio niezawodowym mistrzem świata strongman. Ten film jest poświęcony jednemu z najbardziej niesamowitych i ciekawych zawodników polskiego strongmana, który wygrał z Haftorem Bielsenem w Ohio, z Pudzianem stał na podium Mistrzostw Europy, a w martwym ciągu ustanowił rekord świata. Zapraszam do oglądania. Mateusz Baron urodził się 17 marca 1989 roku w Bytomiu. W wieku 16 lat zafascynował go Mariusz Pudzianowski i postanowił pójść w jego ślady. 1 maja 2008 w Białej Rawskiej wygrał eliminację do Pucharu Polski, który miał swoją emisję w telewizji TVN w cotygodniowym programie Siłacze. W Polsce w tym czasie panowała ogromna moda na strongman. Sport ten ustępował popularności tylko piłce nożnej, siatkówce oraz skokom narciarskim z udziałem Adama Małysza. Popularny Bubu jako 19-latek przebojem wdarł się do grona zawodników startujących w cyklu Pucharu Polski – i dołączył do elity polskiego strongmana. To rzecz kuriozalna, że małolat, który ledwo co odebrał z urzędu swój pierwszy dowód osobisty, jest na tyle silny i mocny, że może konkurować w jednych zawodach z Mariuszem Pudzianowskim, Sławomirem Toczkiem czy Krzysztofem Radzikowskim. Był od nich od kilku do kilkunastu lat młodszy, a mimo to potrafił stawić im czoło. Przeciętny dziewiętnastolatek, który dźwiga ciężary, uprawia trójbój czy dwubój olimpijski, nie ma prawa rywalizować na równym poziomie z uznanymi zawodnikami Europy i świata. Ale nie bubu. Do dziś krążą legendy o nim, gdy jako nastolatek godzinami przesiadywał w siłowni, na której ćwiczył ze swoim przyjacielem Rafałem Kobylarzem. Ćwiczyli, jedli, znów ćwiczyli, znów jedli, znów ćwiczyli i dopiero kończyli trening. Od wykonywanych martwych ciągów, w końcu porobili dziury w podłodze, a właściciel siłowni miał ich serdecznie dosyć. Takim to sposobem Mateusz Baron przygotowywał się do startu w sezonie. Jak sam opowiedział w jednym z ostatnio zrobionych z nim wywiadów, kiedy otrzymał szansę na start w Timie Pudziana, pieniądze, jakie zarabiał na dźwiganiu, starczały mu na naprawdę godne życie. Za same starty w zawodach siłaczy inkasował duże pieniądze, a popularność, jaką dawała mu telewizja, przyciągała sponsorów. Rok 2008 był pierwszym sezonem startowym Mateusza Barona w zawodach siłaczy, emitowanym w tvn -ie. Wszedł do grupy zawodników starych wyjadaczy, od których mógł się dużo nauczyć. Pomimo, że był najmłodszy, miał tylko 19 lat, dostał się do kołobrzeckiego finału Pucharu Polski, w którym zajął ósme miejsce. A w Częstochowie podczas Mistrzostw Polski był szósty. Był jeszcze nastolatkiem, a już był jednym z najsilniejszych ludzi w kraju. W kolejnych latach kariera młodego siłacza ze Śląska nabrała niesamowicie błyskawicznego rozpędu. W 2009 roku w Bartoszycach Baron zajął trzecie miejsce podczas Mistrzostw Europy Strongman, a rok później w Zabrzu został wicemistrzem Polski. W marcu 2011 roku poleciał do Stanów Zjednoczonych na Arnold Classic Amator. Były to dopiero drugie w historii amatorskie zawody Arnolda Schwarzeneggera w Ohio, które dawały w zwycięzcy przepustkę do startu w kolejnym roku na Arnold Strongman Classic. Baron pewnie wygrał eliminację i z pierwszego miejsca wszedł do finału. W finale startowało 10 zawodników w trzech konkurencjach: wyciskania 150 kg belki nad głowę, przenoszenia 180 kg tarczy na odległość oraz załadunku kamieni na podest. Polak najbardziej obawiał się ponad dwumetrowego giganta z Islandii, Haftora Mircena. całkowicie niepotrzebnie. Baron wygrał belkę, którą zdołał podnieść sześć razy, z tarczą zaszedł najdalej, a pięć kul na podest wrzucił w najlepszym czasie. Wygrał wszystkie finałowe konkurencje i został Mistrzem Świata Strongman Amatorów 2011. Dało mu to przepustkę, by w 2012 roku wystartować w profesjonalnych zawodach Arnolda Schwarzeneggera. Już po zawodach Polak głośno zapowiedział, że przyjedzie za rok do Ohio i pokaże wszystkim zawodowcom, co to jest polska siła. Przypomnę teraz fakt, że rok wcześniej Arnold Amator wygrał Mike Jenkins który gdy otrzymał szansę na start w pro w 2011 roku zajął drugie miejsce, a w 2012 roku wygrał zawody Arnold Strongman Classic. Tym samym odważne zapowiedzi Barona szybko podłopali w Polsce kibice, którzy upatrzyli sobie w nim następcę Mariusza Pudzianowskiego. Wydawać by się mogło, że zawodnik, który ma 19 lat i jest jednym z najśmiejszych ludzi w Polsce, kiedy ma na do 20 zdobywa medal mistrzostw Europy, a gdy ma lat 22, wygrywa w spektakularnym stylu Arnold Amator, pokonując takich zawodników jak Thor, Siwiakow-Burg, ma przed sobą wielką przyszłość. Walka o medale na WSM i Arnold Classic miała być tylko kwestią czasu. Patrząc na rozwój młodego Siła Czas Polski, taki scenariusz wydawał się być bardzo prawdopodobny. To jednak nigdy nie nastąpiło. Nie do końca jest jasne, dlaczego Mateusz Baron na profesjonalne zawody Arnolda Schwarzenegera wokaj w 2012 roku po prostu nie pojechał. Podobno nie czuł się na siłach i dlatego odmówił startu, ale czy to jest prawdziwy powód wie tylko on sam. W jego miejsce zaproszono drugiego zawodnika z amatorów Birncena. Swój pierwszy start na Arnold Strompen Classic Pro Haftar Biernsen zawdzięcza decyzji Mateusza Barona o rezygnacji ze startu w Kolumbus. Człowiek góra poleciał do Stanów w miejsce Polaka i zajął ostatnie dziesiąte miejsce. Już nigdy później Bubu nie miał okazji na start w Ohio, a pokładane w nim nadzieje pomału zaczynały się rozmywać. Co prawda miewał jeszcze chwilę, kiedy mówiło się o nim na całym świecie, ale były to już tylko przebłyski jego nadludzkiej siły. Tak było na Giants Life w Kartuzach, kiedy to w 2012 roku w eliminacjach do WSM Ustanowił rekord świata w martwym ciągu na oponach podnosząc 445 kg. Tak szybko, jak Mateusz Baron wszedł na swój najwyższy poziom, tak nie potrafił zrobić już nic więcej. Poblokowały go też urazy i kontuzje. Kiedyś jeden z najsilniejszych ludzi w Polsce, który startował z nim, powiedział Baron, gdy miał 18 lat, podnosił na sztandze 400 kg w ciągu, a gdy miał lat 28 podnosił dalej 400 kg. Poziom na jaki wszedł pozwolił mu trzykrotnie wystartować na WSM, gdzie ani razu nie wszedł do finału. Kilka razy wystąpił na Giants Live, gdzie udało mu się zajmować miejsce medalowe. Stawał na podium Strongman Champions League, mistrzostwach Polski wygrywał puchary Polski. W 2016 roku zakończył karierę siłacza w wieku 27 lat, gdy zaczynał swoją przygodą ze sportem. Jego starty co tydzień pokazywała telewizja TVN później Eurosport, później już nikt. Strongman w Polsce stracił swą popularność i myślę, że to też przyczyniło się, że Bubu rzucił ten sport i postanowił sprawdzić się w MMA. Czy Baron mógł osiągnąć coś więcej w Strongman? Na to pytanie odpowiedź zna tylko chyba on sam. Zawodnicy, z którymi wygrywał w Columbus osiągnęli dużo więcej od niego. Burg kilkakrotnie otarł się o podium w USM i Arnold Classic, Siwilejaków sześciokrotnie startował na Arnold Strongman Classic w 2018 roku kończąc zawody na podium, a Thor stał się legendą strongman na całym świecie. Mateusz Baron zapowiadał się na więcej niż zdołał osiągnąć, ale osiągnął i tak tyle, że większość siłaczy w Polsce o takiej karierze może tylko pomarzyć. Do następnego.